Witam Was bardzo serdecznie w majowym omówieniu mangowych nowości, które obfituje w większości w uzupełnianie miejsca w planie wydawniczym. Do 17 czerwca miał miejsce dodruk na życzenie dwóch jednotomówek Waneko, Sukub oraz Głębia Ostrości. Syn Smoczego Boga i zwykły człowiek, których połączył przypadek, ale czy taka znajomość ma jakąkolwiek przyszłość? Oto historia o miłości, która przełamuje wszelkie granice. Joanna podróżuje po całej krainie, aby odzyskać coś, co utraciła. Do swoich celów wykorzystuje młodego chłopaka, który w ten sposób zostaje wplątany w pakt z demonem. Nowe, ekskluzywne wydanie kultowej mangi. Historia tragicznej miłości Mizuki i Adama oraz czwórki przyjaciół starających się poznać tajemnice ich związku. Mizuki to dziewczyna, która chce uciec od swojego życia. Choć uśmiecha się na widok wszystkiego, co smutne, jej dusza staje się coraz cięższa z każdym dniem. Jej ucieczką jest Adam, angielski piosenkarz. Ale czy on naprawdę istnieje? Czy wszystko, co przeżyli, to tylko sen? Adam widzi w Mizuki swoją zmarłą, japońską dziewczynę. Ale co dziwne, nikt oprócz dziewczyny, która spotkała ją przy bramkach nieba, nie może zobaczyć Mizuki. To historia, która rozgrywa się gdzieś pomiędzy snem a rzeczywistością. Córka zamordowanego, emerytowanego policjanta otrzymuje list, według którego mężczyzna oskarżony o jego zabójstwo jest niewinny. Tylko dlaczego autorem listu jest jej ojciec? Przed wami Dazai i Chuya w młodzieńczym wydaniu. Jakie przygody ich spotkały i jakim zagrożeniom musieli stawiać czoła, gdy mieli po 15 lat. Student sztuki zakochuje się w starszej kobiecie, która serwuje makaron w stołówce uniwersyteckiej. Nie wie jednak, że ona sama fantazuje o nim. Sprawę komplikuje jej przeszły związek z profesorem tego studenta. Akcja rozgrywa się w przyszłości i śledzi losy Zouchiego Kanoe oraz jego AI towarzyszki Fuyu Kanoe, której luminoscencyjna forma jest zintegrowana z systemem jego motocykla. Są oni agentami wysłanymi przez Toha Heavy Industries, aby odnaleźć ludzi z umiejętnością odporności i transmutacji na infekcję N5S, która rozprzestrzenia się na całym świecie, zmieniając ludzi w drony, zniekształcone, przypominające zombie istoty. W czerwcu Waneko przekazało w nasze ręce tylko 20 nowych tomików, czyli o 3 więcej niż w zeszłym miesiącu. Wśród nich znajdziecie nową edycję Hiroshima 1945, tom Horimiya w 2 wersjach oraz Bungo Stray Dog Dead Apple i jednotomowe historie Come on at My House, Pierwszy Grzech Takopiego. Studio Edge zaserwowało nam 30 tomów, ponownie sporo więcej w porównaniu do Waneko. Premierę miały 4 tomy Zniewolonego Księcia, Elder Ring, Droga do Złotego Drzewa, Darling, Give Me a Break, a także ostatni tom Pochi Kuro. Kotori natomiast wydało w czerwcu 7 tomików, w tym jedną nowość, Pino. JP wjechało z 7 tomami oraz nowością Abara. Na sam koniec Dango, które zaprezentowało 5 tomików. Dajcie znać, co zamierzacie kupić z majowych nowości. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.